zobaczyć, jak wygląda łódź rybacka. I teraz ją zobaczymy i się przepłyniemy. Świetnie, nie? Kochani, teraz wszyscy są przyjęci. Już idziemy, już! Daj mi go może tutaj, no. Ja ci pomogę. I tą łodzią łowicie ryby? Nie. A, łódź turystyczna. Smaki morza. Zapraszamy. Bardzo buja. Później dopiero. Jejku. Bardzo buja. Jak się cieszysz? Zatrzymaj się. Jak się to... Mama, trzymaj się, bo pojedziemy. Się trzymaj tego. Mama, trzymaj ja chyba do środka wsiadam, bo się boję. No to siadaj. Mama, siadaj, ty ja się cieszę. Ja się cieszę. Powiedz, co będzie, jak będziesz sterować tą łodzią. No. Bardzo buja. Odpływamy. Te smaki morza. Jacy, ale przygoda. Ciocia, chodź. Ciocia, chodź. Nic nie porysowałam. Co? Ja idę tu. Ciocia, chodź tutaj, proszę, ciocia, chodź. Kowboj prowadzi łódź. Tak. Motorową. Ciocia, chodź tu koło nas, bo chcemy patrzeć. Chcemy być z tobą. Emi, ale musisz widzieć coś, co? Fajnie będzie chyba coś widzieć, a nie widzicie? Ja chcę sobie stamtąd. No to zajęłam stres. O, widzę, że jesteście wszyscy tak przyjęci. A nie, mam a kto tam jest? Trzymaj się. Cześć! Tu jest bezpiecznie. A co tam jest w łóżku? Jest miejsce, no, wejść do nas. Wow! Tata, trzymaj się. Dobra. Może wejdź z nim do środeczka tu, żeby cię nie wyzwiało. No widzisz, to jest najszybsza prędkość. Tak? A, bo niebieskie na samym dole to jest dno, tak? To jest dno, sonar 3 metry ryby? I tu jest pełno ryb. To są pełne. Jak tyle ryb jest i stawiamy sieci, tyle co tu widzę, to jest bardzo dużo ryb. Ale tu nie możecie łowić, nie? Ale zobaczcie, jakie czarne chmury są. Ale czarne chmury nie przeszkadzają, bo jest... Ale tu z kolei takie jasne chmury. Miejsca, wypływamy! Zobaczcie, jak pięknie. Takie mają bardziej takie już do życia też. Inne uprawnienia trzeba mieć, czy...? Ale buja. Zobaczcie tam. I żaglówki. Tak, żaglówki. Ale buja. Jakby z wami na tylko tylko bez Janesia. Kropnęło na mnie. Tak, zaczyna padać. Tak? Tak. Ale nie, tak chwilowo tylko. Chcesz na przykład sobie usiąść? Ja chcę! Po drugiej stronie. Oni sami kierują, bo spadniemy, ale nie byliście w tym. Mamusiu, masz mnie nagrać jeszcze do mnie. Dobra. Ja się boję. Poczekaj, to mała łódeczka. Masz ten posłuch. Kiedyś żeśmy się zagadali, tego coś przepłynęliśmy. A to jest gdzieś już podjęliśmy. Tak? Podjęliśmy z Gdańska i to gadaliśmy. Mieszko. Coś trochę podkierować bardziej. Sobie w prawo, w lewo i łódka zawsze działa tak, stery hamulec, że się skręca, a skręca po chwili. No właśnie. A my jej przyspiesza też po chwili. Tu jest mielizna. Mielizna jest po lewej stronie, ale teraz jest ok, już nie jesteśmy. Jak się kieruje łodzią? Dobrze, chociaż rzeczywiście jak skręcam, to dopiero po chwili naprawdę skręcam. No, bardzo dobrze kierujesz, bo dużo osób nie ma tak, że zaraz skręca gdzieś. Czy jak skręci, to nie czuję jak wyprostować. Dzieciaki tam jest taki mały do wody? Tak. To zależy. Ale takie, takie, takie fajne pierwsze stepieńce, to tak się da. Misia, jak prawdziwy kapitan, to raz w prawo, raz w lewo. Teraz pozwala nas trochę pobuja, trzymaj się, weź. A może na święty kamień? Właśnie kieruję. Zobaczcie, kawałek, że się wypłynęli, jesteśmy bardzo blisko. O, bo... jak to się nazywa? Ten... tą łódź? Bardzo pobuja.
miałam takie wrażenie, teraz płyniemy dopiero po minucie, po kilku sekundach skręca tam, gdzie chce. A tam jest Fromborg, takie zobaczcie, takie taki katedra. Fromborg, o jest, widać tam. Tata, uważaj, bo ty jesteś ciężka. Ale łagodnie. Nie no, nie gadaj. Jesteś taki. Dzień dobry. Płyniemy w stronę latarni. Tam też można siedzieć. A gdzie ty skręcasz? Tam, tam. Nie, muszę trochę tak zawrócić. Santa. Ale nie lubię. Ale teraz jest. Nie. Ale już mogli zjawić się coś meduza. Na wodzie masz bezpieczne kierowanie, wiesz? Nie widzi, nie? Bo nie sięga wzrokiem, ale... Cieszysz się? Podoba ci się? Nie, nań? Jaki ja byś przyjęty, zobacz. No ja raczej tam tyle nie coś nie wypowiem. Jonaś prowadzi. Gdzie ty nas zawieziesz? Patrz, jaka fala po nas zostaje. Taka fala. Wow. Ale dobrze, patrz. Jaka to prędkość jest? 35 km. A wydaje się, jakbyśmy stopły. Przyspieszamy, czy nie? Przyspieszamy? Nie, nie przyspieszajmy. Chłopaki mówią, przyspieszamy, a dziewczyny, nie, nie, może już nie. Patrzcie, jaka wielka fala za nami, bo przyspieszyliśmy i jedziemy chyba, płyniemy chyba teraz 35. 40, ile raz przyspieszamy? 40, o! Nie przyspieszajmy! Zaraz pofruniemy, nie wiesz co. Nie, nie tak szybko. Nie, nie! Nie, 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 nie tak szybko. Może nie tak szybko. Jak szybko jest? Dobrze. Musi pokazać, co łódka potrafi. Tak to jest. Oj, na co ona skręca ciekawie, nie? Przechyla się. O, jestem! Mieszko! Mieszko, tak nie rób. Nie, jeszcze dzieci się. Aha, on idzie tutaj. Masz to? Nie. No. Mogę tu usiąść? To jakiś nerwowy jestem czasami, tak jak to dzieci, prawda? No po prostu on chce wyjść na zewnątrz, wiesz? Jonaś, popatrz, możemy zrobić tak. Nie, w tę stronę to nie. Ja to otworzyłam przed chwilą. A nie chcemy wracać? Chcemy. Ale tu dużo ryby. Chcemy wracać, bo... Bo pada i żeby... Nie zostać na deszczu, wracamy. Grałeś tak sobie z Juliem na tym? Wracamy. Tak. O, dokładnie, to tam się dzieje na tym scenerze. O, tu jest dużo. Tu się sprawdza, czy są ryby. Ciemno-zielone takie to jest dno, a takie wszystkie inne kropki to ryby. Tak? Mama, popatrz, czekaj, pokaż to. Jakie są te, jakie są krople na wodzie, jak widać. Nie, muszę ten tu pokazać. Jakie są krople na wodzie. Kropeczki. Jak kiedyś próbowaliśmy, nie mieliśmy sterowesu całego, jak robi też pada, to oni robią tam też na pewno po prostu. Mamy tego taki daszek. Mogą się schować, ale generalnie zawsze... Dobra, ale jak jakoś ten cypał chce, to ustawiam to jakąś taką funkcję, że on się utrzymuje w jednym miejscu. Wracamy już do portu, bo było krótkie oberwanie fury i cały czas jeszcze trochę kropi, ale dlatego wróciliśmy, żeby jeszcze zdążyć później przejść do auta i dojechać do domu. Miło. Kochanie. Przestało padać, dlatego wszyscy wychodzą, ale jest trochę kropi. Idziemy.
No nie była to łódź rybacka, ale... Jak się to nazywa? Motorołódź? Czy łódź motorowa? Jacht motorowy. Ale przygoda. Chcesz zobaczyć tam? Świetnie! Mama! A kiedy jeszcze przyjedziemy na wyjeździe do... To silnik. Ciekawsza rzecz dla niego. Silnik. Przyciągnij. Hop! Hej, wychodzimy! No nie! Tam te dzieci chcesz? Dobra, chodź, idziemy do mamy i mama pokaże. Z wami. Dobra, teraz wychodzą rodzice. Dobra. Juhu! Na lądzie, ale patrzcie jaka chmura czarna. O, ja cię. Fajne, nie? A my właśnie wracamy z przejażdżki łódką rybacką, która się nazywa Smaki Morza. Płynęliśmy tam za tą całą jakby tym portem. Teraz jeszcze rozmawiamy sobie. Patrzymy na różne łodzie. Są przeróżne łodzie tu są. O, tam za mną widać. O, tam jest jeszcze jedna. I już zachodzi słońce. Będziemy wracać do domu. Zrobimy sobie pyszną kolację. Patrzcie, jeszcze tam jest jakiś dom. Co on jest chyba zrobiony? On jest chyba, za chwilę wam pokażę. On jest chyba zrobiony. Dlaczego ten dom ma takie u góry? Dawne zbiorniki na ryby, ale teraz już nieużywane stoją. Emi, teraz tutaj jedziemy. To, co to jest? No jedno i drugie. Wygląda jakby tutaj... Są to takie pułapki na ryby. Pułapek? Takie rozstawiane są pułapki. A te z flagami? A no to żeby było wiadomo gdzie, tak?